będą kilka fragmentów. Jeden. Tak? Mhm. Tylko wiedzą, co. To co, idziemy? Dzierżawcew Platon Aleksandrowicz. To ty napisałeś w prawdzie, że teatr jest niepotrzebny? Nie, to zaszło jakieś ogromne nieporozumienie towarzystwa. Ja nigdy nie napisałem, że teatr jest niepotrzebny, wręcz przeciwnie. Ja napisałem artykuł pod tytułem Niepotrzebny teatr, haliści o Meyerholdzie, który owszem, był heroldem naszej rewolucji, a liście obecnie stoczył się na pozycję dalekiej od rzeczywistości radzieckiej, zaczął ją politycznie zatruwać i szkalować w duchu ewidentnie trockistowskim. Przepraszam bardzo, proszę pana, a co pan o mnie pisał wtedy? Kiedy? No, 20 lat temu. A, no to musiałbym sięgnąć do źródeł, pisałem, nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Pisałeś, że Stanisławski jest reliktem mieszczańskiej epoki i nie nadąża za zmieniającym się światem. Anachronik? Reliktem minionej carskiej epoki. A dzisiaj obecnie znajduje się pan w awangardzie realizmu socjalistycznego. I co? To jest powód do zamknięcia teatru Meyerholda? Znaczy, w szkicu, niepotrzebny teatr. Ja tylko nakreśliłem sytuację. Tytuł nie jest mój. A czy? No, od redakcji. Haliści. Zaraz sprawdzimy. Ostatnie dwa zdania też nie są moje. W rezultacie Meyerhold uczynił z siebie ciało obce w organizmie sztuki radzieckiej i stał się obcym teatrem. Czy taki teatr jest potrzebny sztuce radzieckiej i widzowi radzieckiemu? Kto to napisał? Nie ja. Aliście, co do meritum, to... Kto? Aliście, zgadzam się w zupełności. Panie Stanisławski, wydaje mi się, że musimy się odwołać do pańskiej metody. Dziękujemy. Dziękujemy.